Borys Szyc, 41. l. Nie będzie już jedynym mężczyzną w domu. Oni, jego ukochana, spodziewają się syna. Kilka tygodni temu uradowani oznajmili światu, że będą, mieli dziecko, a teraz, podczas wizyty u lekarza, poznali płeć maleństwa. Reklama to syn. Są przeszczęśliwi. Po cichu marzyli o chłopcu. Zdradza w rozmowie z dobrym tygodniem znajomy Borysa Szyca. Do. Tej pory w ich domu rządziły kobiety. Aktor jest ojcem piętnastoletniej Soni, Justyna, 38, l. Ma dwie córki z pierwszego małżeństwa, dziesięcioletnią Franie i ośmioletnią Stefanię. Nawet ich adoptowany, pupil to suczka Wena. Oboje od dawna marzyli o wspólnym potomku. Szykują się na przyjęcie maluszka i nie mogą się doczekać, aż wezmą go w ramiona. Myślałam, że jak, będę w kolejnej ciąży. To nie będzie mnie ten temat zbytnio pochłaniać, no bo przecież przerabiałam to już dwa razy. A poza tym. Przecież ja już wszystko wiem. Jednak mam wrażenie, że ktoś mi coś wstrzyknął, ktoś zrobił zasadzkę na mój mózg i proszę bardzo, poległam. Śledzę profile z ubrankami, wystrojem pokojków, zabaweczki i kocyki. Pochłania to 80% mojej uwagi napisała szczęśliwa mama. Trwają też przygotowania do ślubu. Zakochani nie chcą jednak hucznej ceremonii, pragną tę ważną chwilę dzielić jedynie z najbliższą rodziną i przyjaciółmi. Będzie, ale intymny i tylko nasz, podkreśla Justyna. W tym wszystkim chodzi przecież o to, żeby spojrzeć sobie w oczy, wyznać miłość i powiedzieć hej, chcę z tobą iść dalej, do końca. Nie kryje, że od dawna cierpi na depresję. Teraz, gdy jej hormony szaleją, musi na siebie szczególnie uważać. Borys wziął na siebie więcej obowiązków, a dziewczynki dzielnie mu pomagają. One także nie mogą się doczekać, braciszka. Dla wszystkich jest najważniejsze, by mama i maluszek byli zdrowi. W oczekiwaniu na jego pojawienie się na świecie, szukają imienia dla nowego członka rodziny. Zobacz więcej materiałów.